Bank postanowił wyjść naprzeciw klientom posiadającym kredyt i zdecydował o odroczeniu jego spłaty. Koronawirus w Polsce dotknął wielu branż i właściciele wielu firm walczą o to, by utrzymać się na rynku. Także w polskich domach można zauważyć skutki epidemii, ponieważ do tej pory pewne zarobki zmalały lub wręcz zupełnie zniknęły. Sytuacja powoli staje się coraz bardziej poważna i nie wiadomo, co przyniesie następny miesiąc, dlatego część klientów mających zobowiązanie kredytowe może bardzo ucieszyć się z tej decyzji. Bank przedstawił jasne warunki, na jakich ma odbywać się cały proces odroczenia spłaty rat. Podzielił się także innymi wdrożonymi w działanie praktykami mającymi na celu pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Bank automatycznie przedłuży spłatę kredytu. Bank Santander poinformował swoich klientów, że jeśli w najbliższym czasie kończy im się termin kredytu i widnieje on na ich rachunku bieżącym, to nastąpi automatyczne przedłużenie. Kredytobiorcy otrzymają 2 dodatkowe miesiące na to, aby uregulować należności względem banku. Dużym plusem, o którym trzeba wspomnieć, jest to, że nie będzie wymagało to podpisywania dodatkowego aneksu do umowy, a sam bank nie będzie pobierał za tę czynność żadnej dodatkowej opłaty. Osoby martwiące się o swoją płynność finansową na pewno ucieszą się z takiego rozwiązania i docenią gest banku. Santander wyjaśnił także, co w przypadku klientów, których kredyt jest jeszcze daleki od zakończenia, oni także otrzymują pomocną dłoń. W pewnych przypadkach konieczne będzie złożenie wniosku. Jak informuje portal Money, Santander zwrócił się także w stronę klientów z kredytami z dalszym terminem spłaty. Kiedy obarczeni jesteśmy kredytem z limitem malejącym i jego końcowy termin nastąpi za 4 do 6 miesięcy, to możliwe jest złożenie w banku specjalnego wniosku. Można prosić o obniżenie limitu lub całkowite zawieszenie kredytu na okres 3 miesięcy. Ci, którzy martwią się swoją sytuacją finansową, a zobowiązanie w Santanderze jest przewidziane na dłuższy niż pół roku, okres, także znajdą dla siebie rozwiązanie. Na pewno wiele osób doceni taką możliwość. Kredytobiorcy ze zobowiązaniem powyżej 6 miesięcy mogą złożyć w banku wniosek o zawieszenie obniżenia limitu na okres 3 lub 6 miesięcy. Z wiadomości przekazanych przez Money, w takiej sytuacji klient będzie płacił jedynie raty odsetkowe, a kapitał zostanie zamrożony i trafi na koniec okresu kredytowego. Oferta banku Santander nie ma jak na razie terminu ważności. Wszystkie formalności można załatwić poprzez bankowość internetową. Źródło: Money.